Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, przegląd Mazdy RX-7 FC. Wow, zobaczcie na tego koksa. Czy to jest koks w NFS World? Mamy tutaj silnik tylko 1.3. Tak jest, moi drodzy. Dlaczego to jest taki mały silnik? To jest silnik Wankla, który został podkręcony do 146 koni mechanicznych w wersji najsłabszej i aż do 202 koni mechanicznych w wersji najmocniejszej w seryjnie produkowanych Mazdach RX-7 FC, które wyprodukowano 272 027 sztuk. Czy to jest dobry samochód w Wordzie? Wiecie co, mimo że w rzeczywistości ten samochód waży tylko tonę 400 niecałą, to w Wordzie raczej skręca ociężale. Kurde, naprawdę. Rzuca trochę dupę, ale to dobrze. To jest samochód taki, myślę, że stworzony do driftowania, powiedziałbym. Nitro mamy tutaj słabe. Przyspieszenia jakoś tak nie czuć. Może mi się tak wydaje, ale nie jest ono najlepsze, jakoś tak bez wyrazu. Nie jest to Mazda RX-8. Nie jest to Mazda RX-809 też, więc niestety jest to kolejny słabiak, którego będziemy dzisiaj sobie testować w klasie C. Włożyłem sobie do niego jakieś tam części, które zaraz wam pokażę. Mam statystykę ogólną 488 punktów, więc jest to klasa C. No i cóż, chodźmy do jakiegoś wyścigu. Będę się ścigał z Toyotą MR2, która również znajduje się w klasie C. Ops. I zobaczcie sobie na te statystyki. Takie mam części, jakieś tam powsadzałem z magazynu. Nie mam żadnych skill modów. Jest to samochód z rotacji IGC za niecały milion. Z moim zdaniem to jest katastrofa. Powinien kosztować pół miliona góra. Jest, to nie jest najlepszy samochód, naprawdę. Jest słaby po prostu. Jeśli planujecie kiedykolwiek kupić go za boosty, jeśli będzie dostępny, jeśli już nie będzie dostępny za IGC, to odradzam. To jest to najgorszy zakup, jaki możecie zrobić. Jeden z najgorszych. Nie no, są oczywiście gorsze samochody, ale Mazda RX-7 FC to jest jakaś porażka. Oczywiście fani modelu powinni się teraz obrazić, no bo jednak, kurczę, samochód wygląda bardzo fajnie. Ja się zgadzam z tym. Naprawdę fajnie wygląda, klasycznie. Był produkowany w latach 85-88, wersja S4 i S5 była produkowana 89-91. Także no, ma już ten model w ogóle, ma swoje lata. Nie wiem, czy to jest ostatni wypust, czy to jest S5, czy S4. Gdzieś tam było w nazwie w Wordzie napisane, że to jest niby S3. Ale coś mi się w to nie chce wierzyć. W każdym razie, no cóż, samochód nie zachwyca właściwie niczym. Ciężko mi tutaj powiedzieć jakieś ciepłe słowa na jego temat, bo też niczym szczególnym się tutaj nie wyróżnia. Właśnie dogania mnie Toyota MR2, która jeśli by wystartowała jeśli by wystartowała z perfect startem, to poradziłaby sobie tutaj lepiej. Samochód ma zdolności do poślizgu, jak widzieliście to wcześniej, przed chwilą. Gdy po prostu skręcimy za mocno, będzie jakiś wertep, to potrafi nas ładnie zarzucić. Bardzo nawet ładnie. To się też rzadko zdarza. W tych samochodach w Wordzie właśnie. To prowadzenie, no mówię, jest takie ociężałe. Samochód zdaje się też nie trzymać specjalnie tej przyczepności na zakrętach. No i nitro tutaj też wszystko psuje. Ja zauważyłem, że mocno nitro jest zmontowane w samochodach, które naprawdę dobrze skręcają. No dobra, poza LS4. No tam już jest katastrofa. Zobaczcie, w klasie C, no raczej nie wróżę temu samochodowi dobrych osiągnięć. No zobaczcie sobie na ten czas, 1.59. Czy to jest dobrze, czy to jest słabo? Ciężko mi powiedzieć. Toyota MR2 w klasie C, no też pewnie prędkość maksymalną mogła mieć niższą. Sprawdźmy, jak właśnie, ile wyciągnie ten samochód w klasie C. Wygrałem jakieś felgi, okej.
weźmy sobie taki wyścig, gdzie tą prędkość maksymalną się osiągnie. O właśnie, Seaside pojedziemy sobie. Co wy na to? Ok, zapraszamy i jedziemy. Seaside Interchange, Mazda RX-7, FC kontra Toyota MR2, startujemy bez nitra. No i zobaczcie sobie porównanie przyspieszenia chociażby właśnie z Mazdą. Toyota MR2 ma chyba bardzo zbliżone statystyki, przynajmniej tą ogólną statystykę do mojej Mazdy. No i zobaczcie, co się dzieje na starcie. Po prostu Toyota MR2 zostawiła mnie z tyłu i nie daje mi szans. Wydaje mi się, że prędkość maksymalna w mojej Mazdzie może być nieco większa, wyższa od Toyoty MR2. What the fuck, co tu się stało? Ale zaraz zobaczymy. Interesuje mnie to właściwie, bo nawet niektóre samochody w klasie C mogły jechać grubo powyżej 300 km na godzinę, chyba w ostatnim testowanym samochodzie, już nie pamiętam jaki to był zresztą, w Wardzie, no to właśnie tam osiągnęliśmy sporą prędkość. Oj, trzeba skręcić. Ta Mazda nie lubi zakrętów, moi drodzy. Radzi sobie jakoś, ale trzeba sporo hamować. Wiecie co, w sumie bardzo podobne prowadzenie jak w Subaru Impreza, ale tym starszym Subaru Impreza. Kojarzycie, tym takim STI? Jakoś tak. To tam prowadzenie właśnie było bardzo chyba podobne z tego, co zapamiętałem. Z tym, że tam mamy chyba napęd 4x4, czy też na tył. Musiałbym się doszkolić trochę. Ha. Ciężko mi tutaj polecić tą Mazdę. Ona... Nawet powiedziałbym na częściach Ultra, bo nie wiem, czy byłby taki szaleniec, który by montował tak dobre części do takiego samochodu, ale na tych częściach Ultra raczej by sobie nie poradziła. No, na pewno da się ją łatwo podnieść do klasy B. Obecnie włożyłem sobie chyba jedną część wyścigową, większość to są uliczne, jakieś tam tunigowane. Także wcale to nie są dobre części i statystyki udało się podnieść znacznie, łącznie z statystyką prowadzenia, która tutaj nie spada wraz z tuningiem osiągów. I powiem wam, że przed stuningowaniem samochód prowadził się jeszcze gorzej, więc to jest dobry znak, no bo możemy auto znacznie tutaj stuningować, przerobić, ulepszyć pod względem właśnie prowadzenia, które przydałoby się, aby było lepsze, no bo to by była jedyna rzecz, w której ten samochód mógłby się czymś popisać na wyścigach. No a w obecnej chwili jest po prostu jakaś lipa totalna. Ale dobra, jesteśmy już na autostradzie, więc skupmy się na osiągnięciu jak najwyższej prędkości. Czy to nam się uda? 270, zobaczcie, powyżej 200 km na godzinę przyspiesza tragicznie nawet z górki. O Boże. Tragicznie przyspiesza. Dobra, próbujemy coś z nitrem zdziałać. 200... 70... 80... Chyba 84 maksymalnie było. Nie wiem, ciężko stwierdzić, bo dalej samochód po prostu nie chciał się rozpędzać. Jest... totalna kupa. No nic, samochód jest piękny. No, moim zdaniem bardzo dawno już chciałem przetestować ten wóz, sprawdzić jak on jeździ, ale tak czekałem właśnie na tą rotację IGC, nie wiem, z dobry rok albo i więcej, bo tak myślałem, że skoro nikt tym nie jeździ, to pewnie i mocne nie jest, więc w garażu posiadać go raczej potrzeby nie ma, no i warto sobie poczekać na tą rotację. Myk. Jesteśmy u celu. 284 km na godzinę. Oj, słabo. Samochód piękny, jak mówię. Ale osiągi to jest kupa. To jest totalna kupa. No dobra, ale może jeszcze jest ostatnia deska ratunku do tego wozu. Czy Mazda RX-7 FC posiada zajebiste bodykity, spoilery i maski do tuningu? Jak myślicie? Czy jest tutaj coś do tuningowania, czy nie? W końcu jest to importer, tak? Czy import się mówi? Jak się mówi na te samochody japońskie? Japanese. Importy? Czy tunery? Tunery chyba też można mówić. Niektórzy mówią też importy.
Co ciekawe, ten samochód był nazywany, jest też znany pod nazwą Mazda Savanna RX-7. No ale to taki tylko, taka tylko ciekawostka. Okej, jesteśmy w warsztacie. No i zobaczcie, smutna sytuacja. Nie mamy tu ani jednego bodykita, ani jednego. Spoiler mamy, nie mamy nawet maski. Nie mamy nawet, moi drodzy, głupiej maski do tego samochodu. Bardzo mi przykro, możemy jednak zamontować taki wieśniacki spoiler, który moim zdaniem wieśniaczy ten samochód totalnie. Jak myślicie, taki spoiler pasuje tu? Nie wiem. Może jakiś niski by tu pasował? Nie wiem. Chyba te za IGC będą dobre. Nie, zobaczcie taki, Boże. Ten też nie. O, jedynie ten by mógł tutaj pasować. Jako tako. A ten? Nie, ten już nie. Ale ten myślę, że by pasował ostatecznie, jeśli ktoś by chciał zrobić tu jakikolwiek tuning. Bo ani masek, ani pakietów karoserii tu nie ma, moi drodzy. Nie ma. Także będziecie musieli jeździć stokowym samochodem, który wygląda co prawda ładnie, ale nie będzie się wyróżniał na tle innych naszych przeciwników. Obecnie wóz kosztuje u dealera samochodowego 900 tysięcy gotówki. Co jest wow! Ten samochód powinien miażdżyć przecież za taką gotówkę, co nie? Tak się wydawało. Tu się okazuje, że jest totalna lipa. Naprawdę, wóz się nie wykazuje niczym szczególnym. Na wyścigach po prostu zostaniemy z tyłu i będziemy wyśmiewani przez 7 godzin. Mazda RX-7 FC. Dziękuję wam bardzo za wyświetlenie, za to, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie. Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie. Pa, pa!